To było lata temu, zanim zostałem tym, kim jest. Chcielibyśmy razem na długie Halloween. Ja jeszcze nie byłem świętym. Ta pu pu tu tu tam ta ram pa pa ta 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 tu 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 ta pa pa brum ta 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 pa 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 tu 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 Błagam, nie teraz, dobrze? Ja odzwonię do ciebie później, ale naprawdę nie mogę. Mieszkanie jest świątecznie przystrojone. Na kanapie leży dziewczyna czytająca książkę. Siedząca na telefonie. Dzwoni dzwonek do drzwi. Misia od Coca-Coli, jako rekwizyt do filmu. Po całym mieście z nim latam. Ale czemu wysłali go na twój adres? Bo taki podałeś. Przecież w zeszłym roku go pokazywaliśmy. No tak, ale w tym roku ma różne kubraczki. Poza tym, według badań opinii publicznej, na pytanie, czego Polacy potrzebują na święta, wielkie pluszowe misie zajęły czwartą, ale wciąż bardzo wysoką pozycję. Nie pytam w takim razie, z czym przegrały. Z bliskością, bezpieczeństwem i makowcem. A ja jako twoja menadżerka, asystentka i matka zastępcza mam obowiązek zapytać. Jak scenariusz? No, powoli do przodu. Na razie mam tyle. Mieszkanie jest świątecznie przystrojone. Na kanapie leży dziewczyna siedząca na telefonie. No czekaj, ale to leży czy siedzi? Na kanapie leży, a na telefonie siedzi. Oj, to są tylko didaskalia. Po co się czepiasz, no? Jedźmy dalej. Dzwoni dzwonek do drzwi. Zgadniesz, kto to? Święty Mikołaj? W drzwiach stoi Święty Mikołaj. Dziewczyna przypatruje mu się uważnie, nie mogąc uwierzyć, kogo widzi. Tato? Czy to ty? Święty Mikołaj, który okazuje się tatą dziewczyny, wchodzi bezceremonialnie do mieszkania, teatralnie się rozpłakując. Czekaj. Czy ty właśnie uczyniłeś Świętego Mikołaja ojcem tej dziewczyny? Jak ty to sobie... No właśnie, nie wyobrażałem i... Dlatego tylko tyle napisałem. Przepraszam, ale jak już dyskutujemy tak tutaj żywo, to też się mogę wtrącić. Ja nie do końca czuję, przyznam szczerze, motywacji mojej postaci. Oczywiście ona wraca po latach, jest w jakimś stopniu zapewne skruszona. Ale czemu więc bezceremonialnie wchodzi do mieszkania? Jak intruz, dając w kadrze złą energię. I jeszcze ten płacz. Ja przyznam, że ciężko mi go zagrać. Zwłaszcza, że nikt nie widział de facto płaczącego Mikołaja. Więc nawet nie mam benchmarku, żeby się jakoś odnieść. Ale o to chodzi, że wywracamy ten stereotyp Mikołaja jako tego wesołego kolesia, że pokazujemy, że on też ma trudy i swoje demony, z którymi musi walczyć. Okej. Ale czemu wchodzi bezceremonialnie? Martin, powiedz mi, czy ty naprawdę myślisz, że ludzie w te święta będą chcieli słuchać o trudach ikonicznej postaci, która jest jak świąteczny Superman? Wszystko może się sypać, ale nie Mikołaj! A ty nagle chcesz, żeby nasza ostatnia nadzieja weszła tu i się rozpłakała? I to w świątecznym filmie dla Coca-Coli? No powiedz mi, czy ty jesteś normalny? Mieszkanie jest świątecznie przystrojone. Na kanapie leży dziewczyna siedząca na telefonie. A nie może pić już tej Coca-Coli? Naprawdę? Naprawdę w ujęciu otwierającym musi już znajdować produkt?
Bo jak coś, to ja zero piję. Nie. Na kanapie leży dziewczyna, siedząca na telefonie. Dzwoni dzwonek do drzwi. W drzwiach stoi święty Mikołaj. Ho, ho, ho! Widzisz ten uśmiech? Jak jestem szczęśliwym świętym Mikołajem? Bo ja zawsze stoję na straży szczęścia. O, przestań. Święty Mikołaj ma mikrofon niczym gospodarz teleturnieju. W taki sposób też się wypowiada. Mam dla pani prezent, ale zanim to nastąpi, muszę zadać jedno proste pytanie. Czy była pani grzeczna? Nie. Nie segregowałam śmieci. Nie myłam często zębów na noc, chociaż obiecałam mojej dentystce. Mówiłam chłopakowi, że nie mam czasu, chociaż nie chciało mi się z nim spotkać. Często, kiedy widziałam osoby w autobusie, którym powinnam ustąpić, udawałam, że śpię. Do czego ta historia zmierza? No, pokazujemy w ten sposób, jak tendencyjnym jest pytanie, czy byłeś grzeczny. W obecnych czasach nie da się po prostu być grzeczny, jak bardzo byś się nie starał. No dobra, to co będzie dalej? Mikołaj bezceremonialnie wchodzi. Spogląda na dziewczynę. Droga pani! Każdy z nas ma coś za uszami. Ale ważne jest, żeby mieć świadomość tego i cały czas nad tym pracować. To akurat cytat z mojej terapeutki. Myślałam, że Gandhiego. To najwyraźniej ona od niego ściągnęła. Święty Mikołaj sięga do swojego jutowego wora po prezent dziewczyny. Ho, 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 ho! Bo według Coca-Coli to najlepsze prezenty są od serca. Święty Mikołaj sięga za pazuchę po prezent dziewczyny. Schowek ma na poziomie serca. 12-latki pokochają ten dowcip. Przepraszam, dlaczego ja cały czas nie mam imienia, tylko jestem dziewczyną? No bo tu właśnie chodzi o to, żeby każda dziewczyna się mogła z tobą utożsamić. Czy to Ewa, czy to Zosia, czy to Zuzia, czy to Gosia. Jesteś po prostu kobiecym symbolem. A tak naprawdę jesteś mną. Jak to tobą? Jak to tobą? Czy ja muszę wchodzić bezceremonialnie? No, wszyscy bohaterowie moich filmów to tak naprawdę ja i moje emocje, które gdzieś tam przeżyłem w życiu. Tak? To ja jestem ciekawa, jakie te emocje przeżywałeś przez ostatni miesiąc, kiedy się zabarykadowałeś sam w mieszkaniu w poszukiwaniu pomysłu na film. I może właśnie dlatego nie wiem, co napisać. Dobra, mnie już ścigają, więc ja muszę lecieć. Ale brzmi obiecująco. Wierzę w ciebie. 3 godziny. A co? No, scenariusz dla klienta za 3 godziny. Teraz to już właściwie za 2 godziny i 54 minuty. 53 minuty i 54 sekundy. 53, 52, 51. I ja bym tej bohaterce jednak jakieś imię dała. Tak na wszelki wypadek. Przemyślę. I pamiętaj, najlepsze prezenty ukryte są w sercach. Nigdzie indziej. I niech ona pije tą Coca-Colę na samym początku, żeby nie było problemu potem z lokowaniem, no. A i pamiętaj jeszcze o misiu, że on ma różne kubraczki. Warto to zaznaczyć w scenariuszu. Ja przyznam, że nadal nie czuję tego bezceremonialnego wchodzenia. Droga pani, każdy z nas ma coś za uszami. Ważne jest, żeby mieć świadomość tego i cały czas nad tym pracować. Święty Mikołaj sięga za pazuchę po prezent dziewczyny. Ale co to? Tak naprawdę to Coca-Cola w puszce. W szklanej butelce. Którą Mikołaj charakterystycznym dla reklam Coca-Coli stylu popija i nieziemsko się rozkoszuje.
Gdy kończy brać łyka, mówi: w przyszłym roku proszę być grzeczną. Taki prezent koło nosa pani przepadł. Do widzenia i wbijajcie na mój kanał. Mikołaj bezceremonialnie wychodzi. Serio? I to ma być ta świąteczna przypowieść? Wiesz co? Proszę mnie wypisać z tego scenariusza. Mam już tego dość. I czemu znowu bez... Andrzej, 35 lat. Zakłada zabawny świąteczny sweter, kolorową czapkę, ciepłą kurtkę i spogląda nostalgicznie do małego pokoju. On już wie, jaką decyzję podjął. Andrzej chwyta za klamkę. Przepraszam, że się zapytam, ale wolę prędzej niż później. Czy w kolejnej scenie wychodzimy na zewnątrz? Bo jeżeli tak, to ja jednak podziękuję. Bo w tych plenerowych scenach w zeszłym roku to ja sobie palców tu podmroziłem. Ale w ostatniej chwili decyduje się zostać w domu. No, halo. No, co tam w tej Warszawie się u ciebie wyrabia? Od tygodni dzwonię i cisza. Od tygodni próbuję wymyślić scenariusz na film świąteczny. I też cisza. O, masz. W tym roku też się w to wpakowałeś? Przecież ostatnio już płakałeś, że pomysłów brak, mało wyświetleń, że wszyscy w ekipie narzekali i ktoś sobie palce u stóp odmroził. No tak, ale no wiesz, jak to jest taka tradycja, że film świąteczny u Martina z Coca-Colą, no tam ludzie czekają. Martin, spójrzże prawdzie w oczy. Od miesięcy niczego nie wrzucasz na kanał. Kto czeka? Nikt nie czeka! Ludzie o tobie już dawno zapomnieli. Dobra, wiesz co, mamo, ja muszę kończyć. Oj, żartowałam, kochanie. Po prostu... Co roku widzę, jak przeżywasz kolejny świąteczny film. Że zawsze chcesz dać coś lepszego. Ale uwierz mi, to naprawdę nie musi być idealne. Pokaż swoim widzom, że myślisz o nich, że jesteś z nimi mimo wszystko, jak co roku. I uwierz mi, im to wystarczy. O, masz! Ojciec, jego pomysły. Muszę kończyć. Cześć. Czy ja w tej sytuacji będę dalej grać, czy nie? Do pokoju wchodzi Martin. Jest wyraźnie smutny. Martin, czemu jesteś smutny? Bo nie umiem wymyślić filmu świątecznego na swój kanał. Wszystkie historie, które wymyślam, wydają mi się nieżyciowe i zwykłe. Więc szukam jakiejś niezwykłości, przewrotności, wyjątkowości. Ale wiesz, ale może właśnie o to chodzi w świętach? O tą taką powtarzalność? Bezpieczną wyspę niepewnych czasów? Na fotelu siada dziewczyna. Na fotelu siada Julia. I na tym polega wyjątkowość każdych świąt. Żeby niezależnie od tego, jak jest, chociaż te święta były zawsze takie same. Bezpieczeństwo, bliskość, makowiec i duży pluszowy miś. Co? Zwłaszcza pluszowy miś. I ma różne kubraczki. Święty Mikołaj wchodzi bezceremonialnie do pokoju. Czy ja naprawdę muszę bezceremonialnie wchodzić? Przecież to nie pasuje. Napisz, że jesteśmy wszyscy szczęśliwi w tym twoim filmowym świecie. Ludzie potrzebują teraz właśnie takich emocji. I takie zawsze dostawali w twoich świątecznych filmach. Ale najpierw spraw, żebyś w swojej rzeczywistości również odnalazł szczęście. Chociaż na święta.
Przepraszam, ale myślę, że jednak ja powinienem dodać to chociaż na święta. Tak by było mocniejsze, co? Ale najpierw spraw, żebyś w swojej rzeczywistości również odnalazł szczęście. Chociaż na święta.